Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Pastylki Collagen Cito dostępne w aptekach i zielarniach. Symboliczny moment w Planetarium Śląskim. Dzisiaj wmurowano kapsułę czasu. Zostanie otwarta za 40 lat, dokładnie 4 kwietnia 2061 roku. Wtedy nastąpi całkowite zaćmienie Księżyca widoczne z terenów Polski. Wydawało nam się, że będzie to bardzo ciekawa data i dla przyszłych astronomów pracujących w planetarium dość znamienna. Trochę zbieżności. W kapsule znalazł się m.in. list dla potomnych od marszałka, wicemarszałka i przewodniczącego Sejmiku Śląskiego. Mamy jakiś cel, żeby do tej 80 dociągnąć, więc mamy nadzieję, że za de facto 40 lat się tutaj spotkamy, to otworzymy, proszę. Przy władzy, tak, dobrze. Pan marszałek życzy, że przy władzy, to jak najbardziej sobie tego życzymy. Oczywiście żartujemy, żebyśmy byli takim zdrowiu, żeby w ogóle przyjechać tutaj, to panie marszałku, już będzie dobrze. Poza tym w kapsule znalazły się maseczki, które mają symbolizować pandemię. Jest też skrótowy stan wiedzy astronomicznej. Za 40 lat ktoś porówna sobie to z tym, co będzie miał we swoich czasach i zobaczy, o ile wiedza posunęła się do przodu. Mamy gazety, to typowe dla kapsuł czasu, że są gazety z dzisiejszą datą. Mamy też pieniądze, bo nie wiemy, czy za 40 lat będziemy używać tych samych. Mogą się okazać ciekawym eksponatem. Inwestycja, która ma 50-letnie Planetarium Śląskie przekształcić w nowoczesny park nauki, powoli dobiega końca. Modernizacja ruszyła w 2019 roku i jest zaawansowana w 80%. Pozostało jeszcze kilka miesięcy intensywnych robót. To przede wszystkim te wszystkie wizualne rzeczy, czyli wykończeniowe roboty wewnątrz, masa okładzin. Są tu bardzo nietypowe rzeczy, chociażby bramy, które mają 4 metry wysokości, są okładane z jednej strony specjalną blachą sprowadzoną z Belgii, z drugiej strony ręcznie robionym betonem architektonicznym, więc jest dużo takiej roboty ręcznej. Metamorfoza budynku planetarium to jedno, ale dużym wyzwaniem jest też jego rozbudowa. Za kopułą góruje m.in. wieża widokowa. Jednak wszystko to, co najważniejsze, będzie w środku. Prezentowane będą 3 dziedziny nauki: sejsmologia, meteorologia i astronomia. Chodzi o to, aby odwiedzający nas goście doświadczyli na sobie różnych zjawisk, czyli trzęsienia ziemi, lotów w kosmos, temperatur i różnych wilgotności. Będziemy mieli pokoje klimatyczne, w których właśnie te warunki będzie można oddać. Osobiście moim wielkim faworytem są symulatory lotu, których nawet nie ma chyba w tej chwili w Centrum Lotów na Florydzie. Są najnowocześniejsze na świecie. To tylko niektóre z atrakcji, jakie będą czekały na gości nowego planetarium. Jego otwarcie planowane jest na maj 2022 roku. Koszt inwestycji to ponad 154 miliony złotych.